Właściwie to zamierzałam sobie zrobić trochę dłuższą przerwę od kręcenia filmów, ale jak widać, stęskniłam się za tym trochę bardziej niż przypuszczałam, więc zapraszam na nowy film. Zacina mocno. Mamy lato. Wysokie temperatury jeszcze nie doskwierają, a aura otaczającej nas przestrzeni jest niesamowita. Drzewa szumią, łąki kwitną i ogólnie każdego dnia czuję się, jakbym budziła się w raju. Ostatnie miesiące były dość intensywne. Bardzo skupiłam się na pracy w ogrodzie, choć w tym roku zamierzałam w ogóle nic nie robić. Widać, jestem troszeczkę bardziej uparta niż mi się wydawało. Jednak na moje usprawiedliwienie dodam, że w tym roku zamierzałam podejść do tematu zupełnie inaczej i zupełnie się nie przejmować, bardziej podejść do tego jak do takiej sesji terapeutycznej i po prostu dobrze się bawić. Niestety nie do końca mi się to udało. Jedna z mniej chlubnych cech mojego charakteru jest taka, że jak mi na czymś zależy, to muszę to osiągnąć, żeby nie wiem co. I tak właśnie było z ogrodowaniem, które od kilku sezonów kończyło się sromotną klęską i wielkim rozczarowaniem. Bardzo chciałam, żeby tym razem znalazła się chociaż jedna mała grządka, którą mogłabym się pochwalić. Poszłam więc do sąsiadki, doświadczonej ogrodniczki, prosząc o radę. Zaprzągłam do pracy kogo mogłam, a zwłaszcza siebie. Męczyłam się co niemiara i zrobiłam wszystko tak, jak mi kazała. Przygotowałam mały warzywnik, gdzie posiałam tylko bionasiona. W tunelu foliowym posadziłam pomidorki i kilka dyni. Dookoła trawnika przygotowałam zagony na kwiaty jednoroczne, i w które wszystkie ładnie oznaczyłam sznurkiem, żeby nie było jak w zeszłym roku, że nie wiedziałam, co było chwastem, a co kwiatkiem. Do tego posadziłam wierzbę energetyczną i topolę energetyczną, aby w przyszłości mieć darmowy opał do kominka. I wszystko z czułością podlewałam. No nie babata, tym razem musi się udać, pomyślałam. Z niecierpliwością czekałam na pierwsze efekty mojej naprawdę ciężkiej pracy.
Wierzcie lub nie, ale z dwójką nieustannie głodnych maluchów naprawdę trudno wygospodarować choć parę minut. Czasem mam wrażenie, że z kuchni w ogóle nie wychodzę. Potem pojechałam tydzień do miasta, poprosiłam Marka, żeby podlewał, jednak wcale nie łudziłam się, że będzie to robić. Na szczęście padało prawie codziennie, więc byłam pewna, że po powrocie zobaczę pierwsze kiełkujące roślinki. Niestety myliłam się. Co prawda roślinność w moich grządkach rosła całkiem bujnie, jednak były to głównie chwasty. 90% z moich nasionek w ogóle nie wzeszło i sama nie wiem dlaczego. Ewidentnie znowu coś zrobiłam źle. Rozczarowałam i zniechęciłam się strasznie. Jednak się nie poddałam. Oczyściłam grządki, postarałam się zebrać to, co się dało z tego, co wykiełkowałam. I spróbowałam to połączyć w jakąś w miarę estetyczną całość. Co z tego wyjdzie? Nie mam pojęcia. Wniosek taki. Zakładanie ogrodu okazuje się niezwykle trudnym wyzwaniem. Niegdyś myślałam, że wystarczy nasionko wsadzić w ziemię, a natura zrobi resztę. Jak widać, to nie takie proste. No chyba, że to ze mną jest coś nie tak. Tego nie wiem. Jednak nie byłabym sobą, gdybym się poddała. Wiedunia walczy do końca i jestem pewna, że pewnego dnia to ja, tak jak moja sąsiadka, będę uczyć początkującego ogrodnika, jak to się robi. Mama. Trzeba obciążyć z przodu czymś. Patrz na to. Może być tak. Nie, trzeba do końca. Czemu? Żeby nic nie wystawało. Ciężko się idzie. A ja chcę, żeby był prawdziwy. Żeby miał takie ostre. No nie może mieć ostrych rzeczy. Ty potrzebuję pomidorek normalnie. Teraz powinny lepiej latać. Zobaczymy. Ale przynajmniej słyszymy uderzenie. Patrz, to było bez skrzydła. No dobre. Wyciąłem je. Wyciąłem, mówi się, wyciąłem. Sam je wyciąłem, jest? Nie, 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 tak, tam. Bardziej. Czekaj, czekaj. Mam pomysł, jak to zrobić. Uwaga, rzucam do ciebie. Uwaga. Daj mi go. Dobra, masz. Co? Wiertarkę? Nie ma mowy. Nie, nie. Nie ma mowy, Radek. Budowa pokoju dzieci trochę się opóźniła. Marek doznał dość poważnej kontuzji pleców, co na jakiś czas wykluczyło go z codziennego życia. Dla niego ostatnie miesiące również były niezwykle intensywne, co niestety nie obyło się bez konsekwencji.
Po tygodniu w miarę wrócił do siebie i choć plecy wciąż go pobolewały, to i tak robił co mógł, by kontynuować pracę. Lato oficjalnie zawitało w naszym siedliszczu. Mamy dziś ponad 30 stopni i panuje u nas naprawdę wakacyjny klimat. Tu się z Wami pożegnam. Niebawem zabieram się za pakowanie, bo znowu zabieram dzieciaki na małe wakacje. Jedziemy na tydzień nad morze, później wracamy na dosłownie jeden dzień i jedziemy do miasta. Będę kontynuować lekcje jazdy. Tymczasem żegnam się z Wami, pozdrawiam Was wszystkich bardzo gorąco i do zobaczenia następnym razem.